Dzień dobry, dzień dobry, witam bardzo serdecznie i zapraszam do filmiku, do czytania miłoślatem wszystkie osoby z księżycem w koziorożcu, czyli księżycowe koziorożce, zapraszam Was serdecznie do filmu. Zaczynamy od wstępu, później afirmacje, później trzy rozkłady tarotowe dla singli, dla osób będących w związkach oraz dla osób po rozstaniu lub z ogromną turbulencją. Moje drogie księżycowe koziorożce, mawia się, że osoba posiadająca księżyc w znaku koziorożca nie pokazuje zbyt otwarcie uczuć, dopóki nie przekona się, że jest absolutnie bezpieczna. Ponieważ osoba z księżycem w koziorożcu uczucia traktuje bardzo poważnie. W sercu panuje porządek. To tutaj nie ma miejsca na jakiś chaos. To są osoby, które najczęściej lub bardzo często mają, że tak powiem, wysoko rozwinięte poczucie moralności związane z kręgosłupem moralnym, to mam na myśli. No więc jakby są pewne rzeczy, jakby, do których nie dopuszczą, są pewne rzeczy, których nie akceptują. Nie dopuszczą do tego, żeby mieć dwóch partnerów w tym samym czasie. Ja nie mówię, że to jest jakby reguła, prawda, ale tak się umawia o księżycowych koziorożcach. Często jest tak, że osoby z księżycem w koziorożcu są bardzo poważne w młodości i młodnieją z wiekiem. Kobiety są bardzo atrakcyjne pomimo upływu lat, mężczyźni zachowują młodzieńczy wigor, więc osoba posiadająca księżyc w znaku koziorożca zazwyczaj zarządza rodziną, zarządza partnerem, jest opiekuńcza wobec bliskich. To nie znaczy, że siedzi i głaszcze kogoś, tak? Ta opiekuńczość zazwyczaj wyraża się w konkretnym działaniu, bez zbędnych słów. Chodzi o to, żeby zatroszczyć się, żeby pomagać tego wtedy, kiedy sytuacja wymaga konkretnych działań. Tutaj mamy też sytuacje, w których osoba z księżycowe koziorożce są w stanie dużo, bardzo dużo zainwestować w daną relację, dużo dać siebie, aby związek mógł być szczęśliwy i satysfakcjonujący dla obu stron. Pod warunkiem, że ten właśnie ochronny wał, o którym mówiłam na początku, ta ochronna skorupa zostanie zburzona. No więc no, jeśli księżycowy koziorożec przestanie się bać zranienia, przestanie się bać niepowodzeń, powoli i stopniowo będzie się otwierał krok po kroku. Najpierw na przykład, moje drogie single, to powiem tak, jeśli będziecie miały do czynienia z księżycowym koziorożcem, wyrażając słowa sympatii, pochwały, potem powoli słowa miłości. Więc z każdym takim słowem ten mur, o którym mówiłam na początku, się przełamuje. Zaczynamy teraz, słuchajcie, czytania, ale najpierw afirmacje dla Was. Wyrażam w najbardziej odpowiedni sposób to, co czuję w danej chwili. To doda mi energii i rozpali esencję radości w mojej duszy. Moje skojarzenie chodzi o dobór słownictwa w pewnych sytuacjach. Okej, zaczynamy. Moje drogie single. Więc o osobie, którą poznasz. Karta sądu. To jest ktoś, kto ceni sobie szczerość, moim zdaniem. Ktoś, kto może być po trudnych doświadczeniach. Ktoś, kto będzie wychodził z jakiegoś trudnego doświadczenia. Natomiast w karcie sądu mamy osoby odpowiedzialne, tak o tym myślę. Poważne dosyć, przynajmniej poważne z uwagi na... To nie znaczy, że nudne i smutne, tak? Ale chodzi o to, że przez szereg różnego rodzaju życiowych doświadczeń, które zgromadziły, to ukształtowało charakter tej osoby. To jest moje zdanie. To jest osoba, która ceni sobie szczerość, uważam. To nie jest osoba, która, że tak powiem, widzi, że jest problem, ale udaje, że go nie ma. Więc taka to jest energia. To jest ktoś, kto lubi wyjaśniać pewne rzeczy, żeby się być może nie kumulowały, nie gromadziły. Gdzie ją poznasz? Okoliczności. To ciekawe. W jakimś miejscu, gdzie jest dużo kobiet.
w jakimś takim powiedziałabym, może tutaj jakby będzie jakiś kurs letni lub jakieś zajęcia takie letnie, gdzie będziesz czuł, że pozyskujesz jakąś wiedzę dodatkową, że rozwijasz coś, co jest dla ciebie ważne. Więc to jeszcze tutaj bym w ten sposób określiła. Tym bardziej, że na spodzie jest magik, czyli ewidentnie kreujemy, tworzymy. Arcykapłanka dla mnie oznacza, że tutaj też sytuacja, zaraz sprawdzimy ten aspekt, że w poznanie was gdzieś tam może być zamieszana jakaś kobieta z twojego otoczenia, w sensie nie to, że zostaniesz wyswatany, wyswatana, ale może przez tą osobę właśnie poznasz tę, o której tutaj jakby mówimy. Co was połączy? No tu mamy, najciekawsze jest to, moje drogie koziorożce, że mamy kartę diabła, czyli koziorożca, można powiedzieć w ten sposób. Co was połączy? Ja myślę, że siła charakteru, czytam w tym momencie tą energię jako pozytywną, nie będę się odnosić do ciemnych stron. Każdy z nas wie, myślę, że słuchacie moich filmów już wystarczająco długo, że wiecie, że ta energia ma również, ta karta ma również energetyczną, ciemniejszą stronę. Natomiast tutaj koncentrujemy się na tym, co dobre. I wydaje mi się, że tutaj przede wszystkim należy zwrócić uwagę na detale, na to, że może oboje będziecie jakby wychodzić z założenia, jeśli chodzi o różne życiowe kwestie, że jak już chcemy coś zrobić, to robimy to dobrze. Tu mamy mistrza sztuk, pamiętajmy, tak? Wszystko jest dopracowane. Tu mamy też kogoś, dla kogo ważne są aspekty materialne. Lubi żyć na swobodnym poziomie, tak to określę. To może być jakiś czynnik łączący. Tu mamy też osobę, która lubi eksperymentować i jest otwarta, jeśli chodzi o kwestie seksualności ogólnie. Seks jest ważnym elementem jej życia romantycznego, więc to też może być moim zdaniem jakiś czynnik łączący. Zobaczmy dalej. Czy będzie ktoś, kto pomoże wam się poznać? Osoba, za pośrednictwem której lub sytuacja gdzieś tam, tak bym to określiła, coś, co przyczyni się do zapoznania. Karta Rydwan jest tutaj pokazana. No wiecie co, no tak zastanawiam się, jak połączyć ten Rydwan z tą arcykapłanką, tak żeby w miarę jednoznaczną informację wam przekazać. I myślę sobie, na tej ilustracji jest wiele postaci. U was pokazują się głównie kobiety, czyli jak dla mnie to jest taki sygnał, że znajomości kobiece, koleżanki, przyjaciółki, wspólne spędzanie czasu z tymi ludźmi może być istotne, jeśli chodzi właśnie o poznanie tej osoby. No, wiesz, mamy tutaj też, powiedziałabym, w karcie Rydwan, jeśli chodzi o okoliczności aktywne, pamiętajmy, aktywne spędzanie czasu. Nie pokazała się miłość przez internet na przykład, tak? Nic z tych rzeczy, że siedzę w domu po prostu i korzystam z aplikacji randkowej. Nie do końca to jest taka energia, więc na to bym zwróciła uwagę. Kiedy to się stanie? Mamy kartę mocy. Więc myślę sobie, że tutaj bardzo silnie nam się pokazuje sam środek lata, prawda? Sezon lwi. I znowu te kolory, chciałam jeszcze zwrócić uwagę, tutaj są takie bardzo pociągające, ciepłe, ujmujące wręcz. To może być jakaś wycieczka, szczerze mówiąc. Tutaj mamy safari na tej karcie, natomiast no jakby w naszych realiach to może być jakieś safari na Mazurach. Tam są takie miejsca, jak wiemy, prawda? Takie polskie safari. Natomiast ogólnie jakiś wyjazd, właśnie jakaś wycieczka, gdzie spędzamy czas na łonie natury. Mniejsza, większa, jednodniowa, rowerowa, nie wiem. Chodzi o to, żeby po prostu ruszyć się, krótko mówiąc. Korzystać z różnego rodzaju zaproszeń, które jakby albo samemu nawet inicjować, bo ten Rydwan to jest też ta energia, w której my inicjujemy pewne zdarzenia, więc po prostu inicjować różnego rodzaju okoliczności, zdarzenia, które pozwolą wam poznawać nowych ludzi, po prostu. Dziękuję bardzo. Ta karta kojarzy mi się, słuchajcie, z naszymi Mazurami. Wiem, to dziwne, jak safari może się kojarzyć z Mazurami, a mi się kojarzy, bo wiem, że są tam takie miejsca, gdzie można podziwiać naturę, podziwiać zwierzęta i tyle. I teraz zobaczymy relacje. Siedem
siła obecnej relacji. I karta siła, odwaga, jakby to są mocne strony. Siła i odwaga do przezwyciężania problemów i trudności. Razem możemy wiele, tak? Tutaj jakby de facto moim zdaniem pokazuje się energia, w której zdajemy sobie sprawę, że działając jakby wspólnie nie ma de facto przeciwności, trudności, której nie jesteśmy w stanie pokonać. Wyzwania. No wyzwanie diabeł, no to tutaj jakby omówię trochę tę ciemniejszą stronę, tak? To są uzależnienia umysłu na przykład po jednej ze stron, które powodują, że jakby negatywnie to wpływa na całokształt. To są różnego rodzaju przyzwyczajenia jednej ze stron, które po prostu powodują, że działa to negatywnie, destrukcyjnie na całokształt, na relacje. Wydaje mi się, że wy wiecie, czym są te zagrożenia, bo to są zagrożenia, które się pokazują w energii karty diabeł. Czego to połączenie uczy cię? Że możesz w siebie wierzyć absolutnie i działać i manifestować. Jeśli masz takie wsparcie, no to jak najbardziej. W moim odczuciu to jest też energia, która mówi tak, jakby póki nie spróbuję, to się nie dowiem, czy jestem w stanie jakby dane zadanie wykonać. Póki nie spróbuję, nie zacznę czegoś robić, to się nie dowiem, czy to mi w ogóle pasuje, tak? Póki nie spróbuję, nie zacznę manifestować, nie dowiem się, czy to jest dla mnie. Więc to jakby daje ci taką właśnie, uważam, wolność do tego, żeby absolutnie próbować różnych rzeczy w życiu, po prostu. Czego to połączenie uczy twoją osobę? Patrzeć jaśniej na świat. W takich bardziej optymistycznych barwach. Cieszyć się z małych rzeczy. Cieszyć się chwilą. Doceniać te małe, drobne rzeczy codziennie nam się przytrafiające, które są dobre i pozytywne i na nich możemy się budować. Optymizmu też chciałam powiedzieć. Dużo słońca tu się pokazuje. Przyszłość połączenia, no słuchajcie, no pokazała się karta cesarzowej, a na spodzie jest cesarz, to jeszcze wam chciałam powiedzieć. Ta cesarzowa jako absolutnie taki potencjał do rozwoju, ona jest bardzo obfita, jeśli chodzi o różne aspekty w jej życiu. To jest taka energia bowiem, że my wiemy, że to nas gdzieś doprowadzi. A na spodzie jest cesarz, czyli jest jej partner tutaj. Czyli razem mamy power couple, która wydaje mi się, że czymkolwiek jest energia karty diabeł, przezwycięży tę trudność. Niewątpliwie. Tutaj razem możecie tworzyć, możecie moim zdaniem też jakby otworzyć się właśnie na może nawet na jakąś taką współpracę bardziej na poziomie zawodowym bądź partnerskim, nie tylko romantycznym. Dziękuję bardzo i teraz zapraszam osobę po rozstaniu. Co twoja osoba pokłóconych po rozstaniu, co twoja osoba czuje do ciebie? Gwiazdę. Karta gwiazdy w sensie. No, wydaje mi się, że ma sporo nadziei, że się między wami poukłada. Po rozstaniu, no to na przykład może widzieć, że uzdrawiasz się, że jesteś teraz na takim, powiedziałem, etapie, gdzie skoncentrowany na sobie, na swoim pragnieniu, na swoich pragnieniach ogólnie, starasz się moim zdaniem uzyskać tutaj jakiś pion w tej całej sytuacji, tak? Ale wydaje mi się, że ma ogólnie sporo nadziei, jeśli chodzi o kwestie jakiejś wspólnej przyszłości. Co myśli na temat pogodzenia się, powrotu do siebie? No pogodzenie się pokazuje się jakby jak najbardziej tutaj bardzo silnie, że wydaje mi się, że może dojść do wniosku, że to, co was łączy, jest dużo silniejsze niż od tego, co was dzieli. Jeśli chodzi o powrót, no więc słuchajcie, to zależy jakby, jakie były różnice między wami, z czego to wynikało, bo jeśli dojdziecie do wniosku, podobnie jak mówiłam parę zdań jakby wcześniej, że więcej was łączy niż dzieli, no to rzeczywiście ten powrót się tutaj pokazuje, ale jako bardzo taki z sukcesem przypracowany, bo obie strony z tej sytuacji dużo wyciągają dla siebie, to jest dla was rozwijające. Jakbym to określiła, nie pojawił się diabeł, który powoduje, że ta relacja pewnie będzie wciąż toksyczna. Tylko pokazała się karta papieża, która mówi, że jakby jak dla mnie zostanie wyciągnięta ogromna wiedza, samoświadomość. Rozwój za tym jakiś pójdzie na pewno, osobisty chociażby, prawda? Więc tutaj dla części jest też takie, jeśli przyczyną, to jest bardzo ciekawe, że przyszło mi to do głowy, dlatego o tym mówię. Czasami po prostu mówię takie rzeczy nieoczywiste, nie dla wszystkich, ale może ktoś potrzebuje to usłyszeć.
jeśli przyczyną rozpadu związku albo niepowodzenia, kłótni, tak to nazwę, był fakt, że jedna osoba chciała zacieśniać jakby poziom wzajemnych zobowiązań, pójść dalej, obiecać sobie coś więcej, daj sobie jakieś przyrzeczenie, tak? Nie wiem, zaręczyny może, ustalać jakieś kwestie związane z zamążpójściem, tak? A druga strona nie. To ta osoba twoja zdaje sobie sprawę, że jeśli ma wrócić do ciebie, to będzie musiała wykonać ten krok. Tak? Że trzeba, że ten temat, jakby on nie zniknął. Jakie jest prawdopodobieństwo pogodzenia się i powrotu do siebie? I mamy kartę umiarkowania. Myślę, że duże. Duże. Szczególnie jeśli się rozstały lub pogodziły rodziny, w których no pary, niekoniecznie rodziny, no wszystko jedno, tak? Osoby, pary, rodziny, w których są dzieci. Widzicie? Tutaj to małżeństwo, ta para razem z dzidzią swoją tworzą coś, spędzają razem czas. Więc poza tym sama karta umiarkowania mówi o uzdrowieniu, o tym, że z powrotem ten balans, ta harmonia wraca do naszego życia. Więc powiedziałabym spore. Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że tutaj razem coś tworzycie i ważne jest, żeby równoważyć, że tak powiem, równoważyć to wszystko, co mogłoby Wam zepsuć tę budowlę, nad którą pracujecie. Czyli tą niepotrzebną drobiazgowość, małostkowość, szczegółowość, tak bym powiedziała. Tak, zapanować jakoś nad tym. Czy powrót, poprawa tej relacji jest dla Twojego dobra? I tu mamy kartę transformacji. No wiesz co? Myślę, że to bardzo ciekawe, że to się akurat tak pokazało. To Ty będziesz wiedział. Bo ta transformacja przechodzi w nas samych, pamiętajmy. Tylko mogę podpowiedzieć jedynie, że jakbym miała sobie odpowiedzieć na to pytanie, to bym pomyślała o tym w ten sposób, że tak, o ile jestem w stanie zapomnieć o tym złym, co było i definitywnie zamknąć te drzwi już, żeby otworzyć się na nowe. I może ktoś potrzebuje tutaj czasu, bo transformacja to jest ten moment, w którym jeśli ktoś próbuje coś nam z zewnątrz narzucić, ustalić jakieś ramy czasowe, to nie wyjdzie. To w nas przechodzi ta przemiana, prawda? Więc czy ta relacja przetrwa, jeśli się pogodzicie, Wisielec? No, wydaje mi się, wiesz, że trzeba będzie coś w niej zmienić. Ten Wisielec tutaj jakby określa takie sytuacje, gdzie jest jakby moim zdaniem, trzeba będzie coś poświęcić, żeby mogła przetrwać. O to chciałam powiedzieć. Trzeba będzie coś poświęcić, żeby mogła przetrwać, wiesz? Tak o tym myślę ja. Po pogodzeniu lub po tym, jak zdecydujecie się do siebie wrócić. Rozważyć wszystko, zmienić percepcję doskonale, jakby nie spieszyć się też z niczym, to chciałam powiedzieć. No, wiesz, tutaj ktoś może będzie poświęcał swoją własną niezależność, żeby na przykład stać się mężem lub takim partnerem, że tak powiem, mieszkającym wspólnie, czyli niezależność, traci to życie kawalerskie na przykład. Wskazówka, arcykapłanka. Arcykapłanka jest obserwująca, pamiętajmy. Ona ma w sobie wiedzę, mądrość zaobserwowaną również, oprócz tego, że słucha intuicji własnej, więc na to bym zwróciła uwagę. Ale arcykapłanka dla mnie oznacza, żeby rozmawiać ze sobą... jakby to powiedzieć, tak merytorycznie, wiem, że to brzmi słabo, natomiast mam na myśli raczej osoby, które zwracają uwagę na to, co sobie mówią, bo w arcykapłance mamy raczej mało słów, ale dużo treści. I to jest taka energia rozmawiania ze zrozumieniem, rozmawiania ze sobą naprawdę, wsłuchania się w siebie, żeby wyciągnąć, powiedziałabym, jakąś refleksję z tego. Refleksję, która moim zdaniem po przemyśleniu ma Wam pomóc, krótko mówiąc. Więc ta arcykapłanka nie mówi za dużo, ona się przygląda, ona stara się zrozumieć również siebie. Natomiast jest niezwykle mądra i tą mądrością się ukieruje. Krótko mówiąc, więc tutaj jeszcze jakaś kobieta może być dla Was, słuchajcie, pomocna, na przykład terapeutka, tak? Osoba, która Was wysłucha, jak się na przykład zdecydujecie pójść na terapię małżeńską, czy terapię dla par ogólnie, to dla mnie w tym momencie ta arcykapłanka jest terapeutką, która słucha, osobą, która chce Wam pomóc, tak? Jakby i potrafi jakby tak
pięknie pokazać sprawę z innej strony, z innej perspektywy. Potrafi jakby przestymulować tą całą sytuację, tak żebyście mogli zobaczyć punkt widzenia swojego partnera, na przykład odnośnie tego, co się między wami dzieje, tak? Trochę pomoże wam zmienić perspektywę. Dziękuję bardzo, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.